czwartek Didi pojawił się w sądzie, gdzie miejsce miało jego przesłuchanie oraz poznaliśmy dokładny termin rozpoczęcia się procesu Didiego. Dodatkowo do internetu przeciekają coraz to kolejne nagrania pochodzące z imprez Didiego, które pokazują sporo szokujących rzeczy, którymi dzisiaj się zajmiemy. Matka Didiego zabrała głos w jego sprawie, gdzie usprawiedliwia go i wybiela. Oraz rzucimy okiem na beef Didiego z 50 Centem, który jest zaangażowany w produkcję filmu na temat Didiego, który ma pokazać wszystkie szokujące rzeczy, jakich ten dopuścił się na przestrzeni lat. Tym zajmiemy się w dzisiejszym materiale. Siemano wszystkim, z Cytron Mondar, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie, w którym to powracamy do afery Didiego, ponieważ otrzymaliśmy kilka naprawdę interesujących update'ów w tej sprawie, które przegadać musimy sobie w dzisiejszym filmie. W związku z czym, moi drodzy, może lepiej nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy od pierwszego, chyba najważniejszego wątku. Zacznijmy od najświeższych informacji, a mianowicie od wyznaczenia daty rozpoczęcia procesu Didiego. Didi pojawił się w sądzie 10 października bieżącego roku, po niemalże miesiącu, który ten spędził w areszcie, czyli najdokładniej od zatrzymania z dnia 16 września bieżącego roku. Didi miał zostać wprowadzony do budynku sądu bocznymi drzwiami w ubraniu więziennym i był tam przesłuchiwany w związku z postawionymi mu zarzutami. Przed sądem znajdowała się m.in. jego matka, Janice Combs, oraz czwórka z siedmiorga jego dzieci. I tego samego dnia sędzia wyznaczył datę rozpoczęcia procesu Didiego na 5 maja 2025 roku. Zatem datę rozpoczęcia procesu Didiego wyznaczono za niespełna 8 miesięcy. Jak to zazwyczaj bywa w tego typu sprawach, to może ciągnąć się przez bardzo długi czas, gdyż wiele bardzo podobnych spraw ciągnie się latami. Bardzo możliwe, że jakiś finalny werdykt poznamy dopiero za kilka lat. Spójrzcie chociażby na przypadek Wade'a Wilsona, którego cały proces toczył się przez 5 lat, a tamta sprawa jest nieporównywalnie mniejsza względem sprawy Didiego. Zatem moim zdaniem, nawet kiedy ten proces się rozpocznie, to jakieś jego zakończenie ujrzymy za trochę dłuższy okres czasu. Oczywiście pamiętajcie, że śledztwo nadal trwa, cały czas zbierane są kolejne ofiary i oskarżenia w kierunku Didiego. Ofiar tych cały czas przybywa i lista jest naprawdę bardzo długa. Sam Tony Busby, czyli adwokat reprezentujący 120 ofiar Didiego, wspomniał, że otrzymał jeszcze dodatkowe kilka tysięcy telefonów od ludzi, którzy podają się za ofiary Didiego. Jednakże weryfikacja tych przypadków najpewniej dalej jest prowadzona. Przypominam dodatkowo, że pośród tych wszystkich ofiar znalazł się 9-letni chłopiec, którego Didi miał wykorzystać seksualnie. Skoro mowa już o jego rodzinie, jego matka 6 października w niedzielę wydała oświadczenie w sprawie swojego syna, w którym przedstawia swoje stanowisko wobec tej sprawy i, jak można by się domyślać, jest bardzo pochlebne dla samego Didiego. Miejmy z tyłu głowy, że do czynienia mamy z oświadczeniem jego matki, która zrobi wszystko, żeby wybielić swojego syna, nawet mimo wszystkich okropieństw, które ten zrobił. Łamie mi serce, widząc, jak mój syn jest sądzony nie za prawdę, a za narrację wykreowaną na kłamstwach. I oczywiście z miejsca można to odbić, gdyż do czynienia mamy nie z byle dramką internetową, a z poważną sprawą, wokół której prowadzone jest śledztwo, wręcz globalne. Więc mówienie, że do czynienia mamy z narracją kreowaną na kłamstwach bez podania jakichkolwiek dowodów, jest bez sensu. Być świadkiem tego, co wydaje się być publicznym linczem mojego syna, zanim miał okazję udowodnić swoją niewinność, jest bólem zbyt nie do zniesienia, aby wyrazić to słowami. Idąc dalej, poprzez oświadczenie z jej strony, prosi ludzi, aby dali szansę Didiemu, żeby ten udowodnił swoją niewinność. Nie wydaje mi się, żeby w ogóle było to możliwe z jakiejkolwiek strony obecnie. Sprawą interesuje się cały świat, wszyscy widzieli nagrania, a ponoć nadal nie zauważyliśmy najbardziej szokujących elementów materiałów dowodowych na Didiego. Mój syn niekoniecznie był w pełni prawdomówny na temat pewnych rzeczy. Przykładowo, odmawiał, że kiedykolwiek użył przemocy fizycznej na swojej byłej dziewczynie, kiedy nagranie z kamer hotelowych pokazały przeciwieństwo. W wypowiedzi dodatkowo podkreśla, że jej syn nie jest potworem. Oczywiście, że jest to oświadczenie, które nie wyjaśnia niczego, poza tym, że pokazuje, jak bardzo matka jest zdesperowana, aby uniewinnić swojego syna. Na ten moment absolutnie nic to nie zmienia i niewiele wnosi do sprawy. Idąc dalej, mniej więcej od zeszłego weekendu, od 4-5 października, do internetu leakować zaczęły pewne nagrania z imprez Didiego. Z tych wszystkich imprez, wokół których tak naprawdę kręci się centralna część tej afery. Jedno z nagrań, które szczególnie odbiło się dużym echem w internecie, pochodzi z jednej z jego imprez właśnie i miało zostać zarejestrowane w Londynie gdzieś w latach 2000. Na nagraniu widzimy Didiego z innymi uczestnikami imprezy, którzy wyśmiewają innego uczestnika, który w cudzysłowie zezgonował. I niekoniecznie musiał przechylić za dużo. Wszyscy dobrze wiemy, że na tych imprezach oni wkładali w siebie całą aptekę. Widzimy nieprzytomnego gościa w bardzo słabym stanie, którego Didi wyśmiewa razem z jego kolegami siedzącymi wokół niego. I oczywiście nagranie z pozoru nie pokazuje nic za bardzo szokującego poza poważnie zgonującym gościem na imprezie. Aczkolwiek w internecie z miejsca zyskało ono trochę bardziej złą sławę i trochę szokujący kontekst. Jako że jest to impreza P. Didiego, gdzie wiadomo, co się działo, wiadomo, co ci ludzie ładowali w siebie, wiadomo, co robili, czym się ładowali. W związku z czym z miejsca pojawiło się wokół niego sporo teorii spiskowych. Hey, ladies and gentlemen, for all those in London that don't know what happens to the white man,
when he comes to a P. Diddy party. This is what happens to the white man. It's so unfortunate. You gotta pull back, though, so they can see. That's Craig. Matt, move out the way. You're still alive. Look at that. Look. Would you get the drink out his head? And that's James from Simeon Mobile Disco. He is an actual DJ. He's not supposed to pass out, but when they come to one of my parties, this is what happens to him. I put him to sleep. Next day, right? You put the drink on his head. There you go. Idąc jeszcze dalej w temacie zlikowanych nagrań, m.in. po TikToku lata nagranie Justina Biebera, młodego Justina Biebera, który rzekomo miał wracać nad ranem z imprezy od Didiego, co oczywiście nie jest nigdzie potwierdzone, aczkolwiek ludzie z TikToka nadają temu taką narrację, w związku z czym ja podchodziłbym do tego z pewną rezerwą. W każdym razie widzimy młodego Justina w samochodzie, który dochodzi do siebie, trochę majaczy, trochę gada od rzeczy, widzimy, że nie jest w pełni świadomy. Aczkolwiek jest również druga narracja, która trochę bardziej wyjaśniałaby powstanie takiego nagrania. Oczywiście nigdzie nie mam informacji, jakoby nie było ono jakoś powiązane z Didim, aczkolwiek takim najbardziej logicznym wyjaśnieniem tego jest to, że Justin był po dentyście po wyrwaniu ósemek najpewniej i był pod wpływem bardzo mocnej narkozy, patrząc ponadto na to, że gościu, który go nagrywa w tym filmie, każe mu nie dotykać szwów. Nie wydaje mi się, żeby na imprezach Didiego zakładali 15-latkom szwy do buzi, nie? Na ten moment to jest po prostu jeden z kolejnych virali z TikToka w jakimś stopniu łączonych z Didim, może niekoniecznie słusznie. Co nie zmienia faktu, że wątek Justina i Didiego jest bardzo istotny w tej sprawie i poświęcę mu oddzielny materiał w przyszłym tygodniu. Rzucimy okiem trochę szerzej na całą ich relację. W komentarzach pod moimi dwoma poprzednimi filmami o Didim pytaliście mnie o wątek 50 Centa w tym wszystkim. O co chodzi, czemu tak bardzo nienawidził Didiego jeszcze przed tą aferą? 50 Cent to ogromna legenda branży. Oboje wybili się w bardzo podobnym czasie, aczkolwiek wraz z upływem tego czasu narosło wokół nich trochę złej krwi. W 2006 roku 50 wypuścił diss-tracka pod tytułem The Bomb, w którym rzuca oskarżeniami w kierunku właśnie P. Diddy'ego, sugerując, że ten wie, kto zastrzelił Notoriusa B.I.G., Biggiego. Tu jeżeli ktoś nie wie, został zastrzelony w drive-by shooting, czytaj, w strzelaninie z samochodu, w wieku 24 lat w 1997 roku. Biggie to również absolutna legenda branży. Dodatkowo 50 podkreśla fakt, że nawet mimo tej wiedzy P. Diddy'ego o tym, kto zabił Notoriusa, ten dalej ciągnie z niego korzyści majątkowe, jako że Biggie był podpisany w Bad Boy Records. W związku z czym Diddy ma i miał prawa do jego muzyki. Gdyby tego było mało, 50 Cent sugeruje również powiązania P. Diddy'ego z morderstwem Tupaca z 1997 roku również. Tupac również był legendą rapu zamordowaną w 1997 roku. Jednakże w tamtym czasie władze uznały powiązania Diddy'ego z morderstwem Tupaca za nonsensowne. W roku 2016. W grudniu zeszłego roku 50 Cent otworzył swoją wytwórnię, znaną jako G-Unit Film and Television, która miała wyprodukować film na temat ataków seksualnych oraz oskarżeń skierowanych w Diddy'ego. Natomiast zysk wygenerowany przez ten dokument miałby zostać przekierowany do ofiar owych ataków seksualnych. W marcu tego roku na Instagramie 50 Centa pojawił się taki obrazek zapowiadający tenże film. Tak się składa, że post ten nie jest już dostępny, aczkolwiek tytuł filmu to Did It Do It? To tak zapytania. I właśnie ten film ukazujący tą mroczną stronę Diddy'ego ma rzekomo pojawić się jeszcze w tym roku. Już kilka dokumentów od większych wytwórni się pojawiło, kilka jeszcze jest w drodze, aczkolwiek chyba wszyscy głównie czekają na film 50 Centa. Pokrótce w ten sposób właśnie wyglądał ich beef na przestrzeni lat. Byli trochę takimi arcywrogami, a 50 Cent za wszelką cenę chciał właśnie pokazać mroczną stronę Diddy'ego. Napiszcie mi w komentarzach na dole wasze opinie w kwestiach, które przegadałem w dzisiejszym filmie. Jestem mega ciekaw tego, co macie mi do powiedzenia. Tymczasem, moi drodzy, trzymajcie się do kolejnych filmów. Miłego dnia, mówi Dozmondar, siemano, cześć.